Co? Ale o sobie też mówię. No, no, ja o sobie też mówię. No, jeżeli ja nie zaliczam się akurat w tej drużynie do drewnianych, więc... Ale jest trochę tych drewnianych, nie? Ale kto to jest drewno? Nie będę mówił, no nie mówię, co to jest. No, zawodnik, który no, przyjmuje piłkę, której nie potrafi, który stara się przyjąć, a nie potrafi. No, odbija się ta piłka jako od drewna, no tak się tak zawsze mówiło. Się nie potrafiło przyjmować piłki, no się mówiło, że drewniak lub nie potrafi zagrać dokładnie piłkę, tak? No i tyle, no jest chłopaków. No nie wiem, no jest Rublewski. No i tam jeszcze jest. Ale to nie masz mówić o najlepszym zawodniku, tylko... Nie, no drewnie, no jest drewnia. A Kiero? Kiero to jest kierownik zespołu. I Kubera tutaj był... Drugi trener. Jarek Putwardowski kierownikiem. Obecnie kierownikiem jest Łukasz Kieszkowski, czyli asystent trenera. No i jest odpowiedzialny za... Na przykład wpisanie protokołu przed meczem, załatwianie spraw organizacyjnych przed meczem i człowiek orkiestry. Teraz mam deski na przykład może załatwić dla zawodników, które są bardzo potrzebne w tej lidze. Patryk, deski to akurat mam wbudowane, może to załatwić. Ale nie wytłumaczyłeś na razie. Ale co mam ci wytłumaczyć? Co to są deski? No deski to są ochraniacze na nogi, no inaczej się nazywają ochraniacze na nogi, tak? Na piszczele zazwyczaj, tak? A to są zawody, tak, tak każdy zawodnik ma, używa ich. A panuje wszelkie takie powiedzenie, że ty masz jakby je ciągle założone? No, znaczy nie, ciągle nie, bo nie lubię ogólnie w deskach chodzić. Ale na przykład, że teraz też masz? No nie, no to. Nie. Widzisz gdzieś deskę? No, one są twarde jak deski, ale to nie są deski. Tam kolinki nie jedzą nic? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, już może za rok, za dwa. I słuchaj Patryk, bo ty jeszcze przed programem mnie prosiłeś. Ty jako tutaj, który jest dużo więcej lasy i laniem, to oddaję ci głos. Fakt, że jesteś słabszym piłkarzem, ale głos mogę ci oddać. Jak nominować w imieniu dwóch? Pierwszeństwo ma zawsze ten lepszy, jak jest Patryk. My nominujemy dwie osoby następnego odcinka. Ja nominuję Mateusza Grzycińskiego, a Patryk nominuje. Kogo ja nominuję? Ciebie. Nie, no kogo ja mówię, Włoska, tak? Tak. No, jako najstarszego, no to będzie piękny wywiad.